No, to zaczynamy? Tak, jestem gotowy. Herbert, wszyscy tak? Dobrze? No, oczywiście. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, ze mną jest Skiew oraz Bertbert. Siema! Dzień dobry. Dzisiaj, moi drodzy, zrobimy Need for Speed. Aczkolwiek taki, że każdy wybrał dowolny samochód, jaki chciał. Nie wiem, jakie mamy samochody, za chwilę zobaczymy. Więc będzie konkurs driftu, wy oceniacie, będzie konkurs wyglądu, wy oceniacie. Ja wygram. I będzie wyścig na ulicy na prostej. Na prostej, tak. Tak, więc zobaczymy, kto będzie szybszy. Wjeżdżajcie na górę. Okej. Ja tu na was czekam. Zaraz se auto porysuję znowu pewnie. No. Najgorsze tutaj, jest że tutaj na pewno rozwalimy te auta. Tak czuję. Na cztery. Herbert, czy ty jedziesz pierwszy teraz? Tak. Okej. Nie no, bez jaj, no to miał być. To jest Need for Speed? Moi drodzy, tak, 10 to jest Need for punktów Speed. Karnych. Sam jesteś karny, kurde, sam jesteś karny. Karny Jerzyk normalnie. Karny Jerzyk. Dobra, zobaczmy, obejrzymy fury. Ten coś podnosi tu w ogóle jeszcze. To jest lowrider, gościu. No. Okej. Okay. Co ty odwaliłeś z tym autem? Co za spoiler? No nie? Patrz, jaki Need for Speed totalny. Mój Boże. Co? Jak Dodge Viper? Jak ty popsułeś to auto? Dodge Viper, piękne. To się nazywa wieś tuning w ogóle. Z jakim metem bieg te... Wieś tuning. To jest totalny wieś tuning. No co? Siema, Herbert. Nie bijcie się, panowie! Bo zaraz ktoś z dachu spadnie. Dobra, słuchajcie, chodźcie, robimy teraz... Widzowie napisali w komentarzu, w takim razie, kto ma ładniejszy samochód. No ja, no logiczne chyba, nie? Nie no, ty masz drugie miejsce, moim zdaniem. Bernard, jakie ogóle, drugie miejsce, wiem. Ty? Dawaj, tutaj ten, patrz, pyk! Driftisz coś, potrafisz? Nie, w ogóle nie potrafię. Dobra, właśnie widziałem kawałek. Znaczy, z kim może mieć problem, bo on ma napęd na 4, kurde. No! Kurde! Jak kręcę czterema kołami. No z tym tutaj driftczeniem będzie chyba problem, bo jest taka mała. Bardzo mała powierzchnia. Tam żeś to wymyślił. Dobra, chodźcie, pojedziemy niżej, ale oczywiście driftem. Czekaj, ściągam dach. No, dobra, teraz to jest furka dopiero. Ty, ale mam długie auto, kurde, ponad 50-metrowe. Ja też jakieś długie. To ty masz straszne. Znaczy, Berber, masz klasyczne ej, auto, ale. Wyszło. Idziemy w dół, czy jak? Tak, tak, było oczywiście, ale na drifcie. No driftem jadę, chłopie. Na drifcie? Ja jadę ledwo po prostu. Tu jeszcze kogoś potrąciłem przy okazji. Ciekawe. A pani się podniosła, spoko, to nie tak źle jest. Patrz, pięknie. I patrz, pod szlabanem. Pyk, się zmieściłem. Pięknie, co nie? A twój spojrzeć... Dobra, chodź, Berbert, pojedziemy tu wyżej. Idę do was! I zrobimy, słuchajcie, tak było w Undergroundzie, w Need for Speed Underground. Były takie proste drogi, gdzie można było też skakać. I tutaj, no, nie wiem, że jest duży ruch, to jeszcze w dodatku bardzo szeroka ulica i są spadki. Więc pojedziemy FPS-ów sobie może... chyba. Nie, co za łeb... Co ty robisz w ogóle, ty? Tutaj zawraca... No, panie Berbercie, proszę się ogarnąć. Stanął mi znowu. Boże, Need for Speed kierowcy, patologia. Chodźcie, tu staniemy. O. Berbert, tu. Obok. Dobra. Uwaga, na 3-4. Z ręcznego, czy jak tam chcecie. Dobra, ręczny. 3-4. Nara, leszczu. O nie, wjechałem w słupki, które mnie spowolniły. Ha! Ło! Ło! Szybkie auto! Szybkie auto! Napęd na 4 ma! Jak prawdziwy o, shop! O kurde! Jedź prosto cały czas! Jak prawdziwy shop, aż, tak! Aż zobaczymy, nie wiem, coś. O kurde, to jest mijanka między nich. Jak co zobaczymy? Chyba to. Ej, doganiasz mnie! No, mam większą prędkość maksymalną. Dobra, chodźcie, pojedziemy w drugą stronę. Berber, no. Jeszcze hamuj, uwaga. Berber, hamujesz. Czekaj, bo przez latarnię muszę przejechać, ktoś ją to poskładał. Nie wiem, o co chodzi w ogóle z tą latarnią, naprawdę. Dobra, słuchajcie, teraz pojedziemy w tą z drugą stronę. Okej. Okay. No twój jest obleśny, strasznie, stary. Jesteś ty jesteś shopem! Jak w ogóle możesz tak auto zniszczyć? 3-4! Dobra, jedziemy. Co ci stało? Kurcze. Dzięki. Dobrze. Kurde, i zaś mnie potrącili. Straciliśmy jednego zawodnika. Co się stało? Z kie? Umarł na zawał. Auto mi się zepsuło, w sensie ten.
W sensie... Gdzie jesteście? Halo? Z tyłu. Wochacie moje spaliny! Ja wocham spaliny Berberta. Jego stopy wocham teraz. No dawaj, kurde, jeźdź tym grochotem! No ja was trochę przyhamuję, bo was no nie widzę. No kto tu w ogóle robi wyścigi w środku miasta? No bo dobra. Ty masz, kurde, Dota Vipera 900-konnego, to się, kurde, ewidentnie nie dziwne. Wygrałem. I pewnie drugie miejsce ma, bez jaj. Bo ja tu się obijam właśnie. Dobra, Lowrider. Lowrider, patrzcie, jednak jest ten. Najgorszy, tak. Nie, no co ty. Prędkością? Nie, no to kierowca, wiesz, chyba dobry. Staskiem! Ej, typie, wbiś mi szybę! Leżysz tam, kurde, nie? Co? No nie, no stary! Wbiłeś mi szybę. Na parkingu mi... Co ty tam robisz? Co? Nic. Normalnie, chłopie. Ej! No gdzie mnie toporkiem? Patrz. Jaki draj mnie toporkiem chwycił. Typie! Odsuń się, Paweł, poczekaj. Dobra. Dobrze. Pięknie. Okej. Okay. Wierzę, masz problem. Proszę wsiadać, słuchajcie, robimy jeszcze wyścig przez miasto. I co my policja go... Dobra, policja go nie sprawdzimy. Berbert! Przestań teraz, to za Berbert! Totalnie za wcześnie na takie rzeczy, szybciutko wsiadać! No już, próbuję, tylko mnie ktoś rozjeżdża cały czas. Dobra, stańmy sobie tutaj, gdzie jedziemy? Ej, zapadł mi się nogi pod asfalt. Poważnie! Słuchajcie, chodźcie, pojedziemy do tego. Na... Na lotnisko? Nie. Na lotnisko? Do doków. O, chodźcie do doków, tam można fajne ten zrobić. Poczekaj. Tylko które doki? Tam gdzie są... Tam gdzie można... O, dobra, tam gdzie można spaść. Gdzie? Policja przyjechała, panowie. To nie do mnie. Dobra, szybko sprawdzaj, gdzie to... Weź sobie zobacz. Szybko, wsiądź! No właśnie, idę do ciebie już. No wsiadaj, bo no próbuję! Policja już strzela! Już mam. Jedź sobie. Tak? Wyścig teraz? Startuj! Dogonię cię. Chciałbyś. Jazda! Jedziemy. Nara! Odpalaj tą furę! Dobra, spadamy stąd. Pięknie. Dobrze. Więc moje auto wygrywa pod kątem osiągu, wygrywa pod kątem wyglądu. Wyglądu? Chyba żartujesz sobie. Jest straszny, jest obrzydliwe wreszcie te spoilery. Wow, jak skacze pięknie. No bój też, kurde, tutaj lata. No nie? To gdzie my ale przyleciamy auto. Co masz? Co? Jakie lepsze auto? Nie, mówię, że przeleciałem auto. Przeleciałem auto. No. Ty, karofilu. Ojejku! Co? Co za gościu. Dobra, muszę się dogonić teraz, bo miałem czołówkę. No ja miałem też z tym. Miałem czołówkę z Tico. Ja z latarnią się złapałem. Ja się z Tico zderzyłem. To z Tico to chyba nic nie zostało. Ze mnie. Tico twarde auto. Wow! Poleciał gdzieś w ogóle. Nie, utopi się! Tak, utop się! Nie, w drugą stronę. Ej, tego się nie spodziewałem, taki zwrot akcji. Czemu wy dołem pojechaliście? Jedź! To gdzie my mamy jechać w końcu? Do rzeki. Aha! Dobra, okay. To ja sobie przy okazji auto naprawię. Nie, no, ja też tu ja jestem, umiem, już przy ja okazji. Umiem auto. Siema! Dzięki. Ale stary, na zakręcie. Jak na się... zakręcie normalnie. Przecież ty byłeś przed chwilą u góry, no. Tak, no ja też... Jak się wbiłem w Berberta. Masakra po prostu. Dobra, ja mam furę już naprawioną. Weźcie, wyciągnijcie na hol mój auto. Idę po ciebie już. Nie, no masakra. Dobra, podjedźcie, weźmy ktoś tutaj, wyciągnij stąd. Cześć. Utopił się. Tuj. Uj. Boże, normalnie, czekaj. Już. Nie tędy, Boże, czekaj, z drugiej strony, daj mi wsiąść. No. Daj mi wsiąść z drugiej strony, bo się rozszczera. No wstał, siadaj. No wsiadaj! No, stary, zapada mi się ten, postać. No tak, po kostki. Do tego auta mu się zapada cały drzwi. Ach, przepraszam. Już, czekaj! Ciągnę za pojazd. No otwórz. No to. Już masz. Dobra. Gdzie jedziemy? Zadzwonię do Mors Mutual. A, dobra. Żeby przyzwali tutaj cyk. I jedziemy pod Morsa. Boże, tego się nie spodziewałem, że utopię auto. Ale nie wiedziałem, że to auto jest tak lekkie po prostu. No jest mega lekkie. Ja wysiądę. No to jest Dodge Viper po... O, wysiądę w ostatnim momencie. No. Nie, ono po prostu poleciało, tak wiesz, jak samolot. No, masakra. Masz skrzydełka z przodu, to poleciałeś. No to przez te skrzydło z tyłu. Albo z tyłu, no. Zamiast dociskać, to ono, wiesz, wzbija.
dobra, już tutaj sobie wzywam. Warsztat przy arenie, proszę bardzo. Banshee, 9... No, drań! Ej, patrz, ale to będzie taka sytuacja, teraz nieszczęśliwy wypadek. Zobacz, tu jest ten. Wycieka ten paliwo. O nie! Nie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego, bo to musimy jeszcze, słuchajcie, to jest dopiero połowa odcinka, także to następnym razem. Ale zdążymy. Co? Zdążymy. Chyba, że Berbet już strzelił przypadkiem. Nie. I iskra poszła. Podrzucić cieskie? Nie palcie mi aut. Nie, spoko. Dobrze, chodź tu. Dobra, jedziemy teraz, słuchajcie, na ten, jak to się nazywało? Gdzie? No do tego. Na doki, nie? My chciałem się na doki, no. To jedziemy, dobra, spoko, śmigamy. To jeszcze raz ta sama trasa, tylko tym razem postaram się nie wylecieć. Tylko nie latać teraz, już tak wiesz, jak lotopałanka. Z wiaduktu po prostu spadłem, wiesz? Pomimo tego, że barierka była, to spadłem. Uuu, kurde, okazało, znowu te głupie... Tak to jest, Paweł, jak ma się auto, które ma 900 koni na tym napędzie. I 1000 kilo waży. Tak. Ja, Dodge Viper to z 1400 będzie ważył, myślę, taki ale po modyfikacjach. Ale zależy, czy z pełnym kotem najedzonym, czy nie. Ale i tak nie zwiększali się ich, nie? Masy do mocy. Dobra. A z najedzonym koturem? Tak, tak, to więcej trochę waży. Pyk, 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 patrzcie jak pięknie normalnie. I tu wyprzedzanko, a w ogóle ekipy nie ma. Po co ci się ekipa, daj spokój. Tyłu gdzieś są, nie wiadomo gdzie. Gdzieś tam jedziemy. Gdzieś no. Jest, lecz nie wiadomo gdzie. To za Chopin. Dobra, już prawie jestem na miejscu. Ja też. No jak nie jest. Ja... Sorry, jestem przed tobą, więc... Nieprawda. Ty to tylko wmówiłeś. No. To tu ma być. Ja już tam mam. O Jezu, ciężarów! Widzowie od razu powiedzieli, tak. Dobra, masz 1000 punktów za. Siema, Bebert! Jakie 1000 punktów? Patrzcie na to, patrz. Za co? 1000 punktów za takie coś, poproszę. Berbert! Wiedziałem po prostu, no kurde. Tak, zero poszanowania, zero poszanowania. To całe, no. Zero poszanowania. Tak to się robi, patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Co on tam robi w ogóle? Pewnie miny podkłada. No pewnie tak. Dobra, tak się nie robi. Nie, na bank podkłada tu... miny. No. Kurde! Czemu w tym momencie wjeżdżasz, kiedy ja wyjeżdżam? Gdzie w ogóle dlaczego skier? Ty wyjeżdżasz, kiedy ja wyjeżdżam? No, chodź, jedziemy, bo tam skier jedzie, patrz, czekaj. No oj. Patrz, co za typ! Oj, specjalnie oj, wyjechał! Oj. Nieprawda, że specjalnie od w razu. Ogóle. Patrz teraz, patrz. Fuch! A żebyś się utopił teraz tam, wiesz? Dzięki, tak Paweł. Ci tylko życzę. Nie, mówię to z kiem. że ja? Ja potrafię pływać, no, spoko. No. Aucie? Autem? No, to, kurde! Potrąciłeś tego pana, czekaj, reanimacja! No bo on w miejscu stoi, zobacz! Jaki brutal! Remaminujmy go, szybko! Remamimacja! Dobrze. Mimacja. Chodź tu, co ty robisz? Co to ma być? Dobra. Tak sobie kółeczka kręcę. I teraz... Walisz kapciucha, mówisz? Tak, moje kapcie są do wymiany już od razu. Patrz, tak to się robi. Pyk, pyk, pyk. Ej, tu jest skocznia? Gdzie? Ups. Tu jest dużo skoczni. Na tym aucie. Tak, tak, są skocznie. Jakie tu aucie? Jest dużo skoczni. No tutaj, patrz. A, jest. Ej, faktycznie. Gdzie poleci się? Oj, nie, 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 stój! Stój! Dobra, udało mi się. Mówisz? Ej, gdzie oni mi wezwali to auto? O, sorry. Kurczę, myślałem, że ten. Idź stąd w ogóle. Poszedł on. Tak, on mnie nie przestanie zaskakiwać. Zaraz wrócę. No poczekaj, no zaraz wrócę. No. Dzięki. Czekaj, postawimy go. Postawimy go. Pomogę ci. Co się odwala? Co mi robisz? Dzięki, Paweł. Nie ma za co. Czekaj, postawię ci go. Nie da się. Oj, nie to! Boże, postawić ci go! Słyszeliście to? Masakra! O, kolejny patch! Boże, skier! Nie wiedziałem, że ty taki! Oj tam, że od razu taki! Skier, to jakiś taki cieplutki zrobił! Boże... Gdzie ty lecisz? Stój, draniu! No chwila, no po auto lecę, no! Skier! Wszyscy piszcie w komentarzu, słuchajcie, skier, zrobił się cieplutki! No. O kurde! Gdzie ty jesteś? Chciałeś mnie trafić. Proszę, co pan? No poczekaj, auto biorę. Poleciał, przeleciał, no. Skie cieplutki. Śmigłowce. Czemu umarłeś? Boże,
wszystkie animali. Co on robi? Dobra, nie, słuchajcie, to ja już nie powiem, kto sobie ostatnio mierzył na odcinku, nie? Kto miał większego i tak było. Ej, wsiądę od tyłu i tak dalej. Nie, daj mi wejść od tyłu. Nie było, co? Jak to? Jak jeździliście? Na kładach jeździliście, jest to ten. Pamiętam. Pamiętacie, no właśnie. Więc proszę nie szkalować mnie. Pyk, skoczyłem. Dobra, jadę Boże, do nie, policja! Co, oni chcieli mnie utopić teraz. Wow! Ten, co koziołkuje. Dobra, ogólnie tutaj Need for Speedowa akcja. W ogóle właśnie, ile kosztował wasz samochód, tak z ciekawości? Ogólnie chyba mniej więcej. 500. A mój... Ile? 1 500 000 mój. Mój chyba 300 tysięcy kosztował. Znaczy ja na sam tuning u Beniego tam 500 000 na możliwość tego, później, no nie wiem, pewnie z dużo. Nie, ja łącznie wydałem coś koło chyba 600 tysięcy? Okej, okay, czyli skie ogólnie przegrywasz. Co? Ty wziąłeś Banshee, mi się zdaje? No mam Banshee. Nie, no, Berber wziął Banshee. Berber wziął Banshee chyba, nie? Ej, potrąciłem gościa, który siedział, policja mnie nie ściga, wezmę. O Jezu! No. Czekaj, pokaż te Banshee. Pokaż te Banshee, chodź tu. Pokaż te Banshee. Wygląda. A, to jest standardowe, nie od Beniego, nie? No nie, no od Beniego. Od Beniego? Tak samo 900R. Typie, co za szopę. Idź mi z tym, co? Tylko, że ja tak nie oszpędziłem. Petota jedna. Lataj tam, a nie! Zaraz, chodź, musimy go podjechać. Dobra, dojeżdżamy. Sam się dojedź. Sam się dojedź. Nie masz szans ze mną. Ścigać. Need for Speed, man. Ty będziesz mnie ścigać? Teraz nie masz szans przeze mną. Masz no na dawa, to. Jedź, nara. Audi R8 kontra Dodge Viper. Tak? Nara, friendzlu. Tak jest, dwa Vipery. Dwie żmije. No jak te żmije w sumie jesteście, nie? Co? No. Plujecie jadem tylko na lewo i prawo. Zaraz napluję w oko. Zobaczyć. Ściana. Policja mi zajechała drogę i mnie gonią. I tak powinno być. Ja po prostu walczą o mnie. O Jezu, nie! Nie! Dobrze skie. Dobra, idziemy na wsteczny, uciekamy im. I tak nie mają szans ze mną. O kurde. Nie! Ty draniu, ty. Będzie na miniaturkę. Dobra, Berbert, wygraliśmy to. Nic nie wygrałeś, ty kurde. Czekaj, patrz. Jeszcze mnie auto trafiło. Wysiadł. Ej, co ja zrobiłem w ogóle? No czym ty strzelasz? Nie wiem, patrz. A co ty... No nie! Nie, że czas antenowy się kończy i dlatego po prostu krzywdzimy wszystkich. Nie kończy się jeszcze czas antenowy. Nie, w ogóle. Jeszcze aż całe masz 2 minuty na to. A ty już kurde, chcesz mnie rozwalać. Dobra. Mierzy. Dobra, sam... Co mierzy, mierzy. Dobra, pewnie jesteśmy w teamie oczywiście, nie? Co? Żaden no tak, team, gońcie się ja w ogóle. Ja jestem neutralny. Dary, masz Vipera? Masz Vipera, więc co ty? Ale on ma ładnego neutralny. Vipera, ty nie my w ogóle. Twojego kościowego... auta z tym co to ma Berbert. Leżysz tam. I przeżył. Jak on przeżył? Jak przeżył? Jak on to przeżył? Przecież ja go trafiłem normalnie. Nie trafiłeś. Nawet auta mi nie zepsuł. Patrzcie. Nie, no ja oj, tak... sorry Berbert. Ej, ja słuchajcie, to było najbardziej fajniejsze, co mogło być. Ale przecież ja go trafiłem u mnie. Nie trafiłeś właśnie. Chłopie, masakra. Przecież policja mnie potrąciła. Ale czad. Ej, no przecież u mnie go trafiłem normalnie. Ale wiesz co, to wyglądało jakbyś mnie trafił, ponieważ ja wysiadłem w tym momencie i mogło ci się wydawać, że po prostu, że wybuchłem i po prostu wysiadłem. Nie wiem. Wyskoczyłem. No, auto nie pojechało wiem, stary, dalej, to, a ja to wysiadłem i rozwaliłem cię karabinkiem. To było dziwne. Wysiadłem, to było epic to było. To był cheater po prostu. No ale sam siebie jeszcze rozwaliłeś, no pskie. Ale przynajmniej ciebie zabrałem do grobu też. Przynajmniej ciebie. Przynajmniej ciebie. Sam dobra. Nie umarłem. Ej, tu jest skocznia fajna jeszcze. Gdzie? Tutaj, koło mnie. Tu jest bardzo dużo skoczni. No właśnie widzę, tu jest sporo tego. Jest dużo. Dużo wszędzie tego. Gdzie mam ten to auto? O jest. Rekin. Jaki rekin? Zobaczyskie. Rekin? Spokojnie, to nie jest nic, co wybucha albo co strzela rakietami. No gdyby to był Paweł, to bym się spodziewał no tego, znowu... ale... znowu! Co tam się dzieje? Halo!
Nie zamawiajcie sobie aut tutaj, bo kurde nie wiem dlaczego, ale mi znowu zrespiło po drugiej stronie tego wybrzeża. Aha. Wyrzeża? Wybrzeża. No wybrzeża. Wyrzeże. Wyrzeże? No wyrzeże no. Normalnie. Ej, no co za dziadostwo głupie, no. Normalnie, wyrzeże. Znowu trzeba wziąć śmigłowiec, żeby tam dolecieć. Oj. Oj. Leżę! Ej, skąd ty strzelałeś? A z balkonu, Daniu, strzelałeś! Ja cię w ogóle szukałem, stary, nie mogę cię znaleźć nigdzie. A ty z balkonu strzelałeś. Tam jest coś balkon. Berber, trzeba go ubić. Ubić? To co możesz? Świniaczka. Berber, trzeba go ubić, wiesz? Świniaczka możesz sobie ubić na sam, tego. Sam se świniaczkuj. A gdzie jest w ogóle Paweł? Na balkonie stoi. Tam jesteś na balkonie. Albo na dachu teraz już jest pewnie, wiesz? Czemu ja nie widzę jego niku? Gdzie on jest? Tam jest, Paweł, w Draniu. Paweł, pyk, pyk! Co i trafiłem jest? Cię? No ta nie gra jest zbugowana w ogóle, stary! W ogóle Berber tam snajpi znowu. Dostałeś weź centralnie w pysk i nie umarłeś. Zaraz ty dostaniesz. Typiarzu jeden. Poza gałganek normalnie. Kurde, no paranoja po prostu. Jak tak Paweł śpiewa, to znaczy, że coś kombinuje. Jest źle, no. On coś knuje pewnie. Na ja? Sensie, to nie jest brick, więc nie zamienia się w bomby, więc... Ale kto go tam wie? I co, ty do mnie walisz z czegoś tam? Nie, czemu? A tam jesteś, Draniu! Ja właśnie nie wiedziałem, gdzie ty jesteś. Trafiłeś mnie. Trafiłem cię. Nie. Tylko za mało. Chodź tutaj. Nieprawda. Za mało. Za mało cię trafiłem. Chodź tu, wychyl się. You gave me to. Trzymaj! Wow! Chłopiku, ba mi to przyleciało! Ale ty mnie trafiłeś odrzutem, nie? Czad! Dobra, Berbe, gdzie ty jesteś? Ale co chcesz? No chcę cię przytulić. O, how sweet. No, co? Dokładnie, chodź, przytulę cię czymś takim mocnym. On tutaj przytula tylko RPGami. Dobra, Berber, powiedz mniej więcej, gdzie jesteś. Ej, what the hell? Ej, Paweł! Ty draniu, Berber! Nie, teraz! Paweł, nie, ale przestań do mnie strzelać. Nie strzelam, do tkie strzela. No, ta, no. Jasne, kurde. Jaki drań? Ja mówię, czemu ja mam tak mało HP, to Berber do mnie strzela. Tak? Pokaż się. Ja widzę Pawła, kurde, jak sobie tam stoi, kurde. Cii, nic się nie dzieje. Mnie tu nie ma. Wydaje się wam. Berber, pokaż się. Berber, to? Wychyl się tam. Weź się wychyl, gościu. Ale na dłużej. Musisz na dłużej się wychylić. Czasu nie ma. Patrz, leci tutaj. Wow! Doleci? Przyleciało obok mnie. Gdyby się nie przesunął, to by mnie trafiła. O, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. To się nazywa ten. Powinien dostać jakąś, nie wiem, nagrodę. Daleki strzał czy coś. Tylko widzę, jakie strzał tam biega. Co tam strzelasz? Właśnie patrzę, gdzie on kurde jest, drań. Leżeć kurde, tam, jaka ta postać jest. Pięknie trafił go. Słuchajcie, Paweł Snajperer! Ty i Snajperer, proszę cię. On mi tutaj kurde śmiga koło twarzy to. No teraz no! Mnie pod muchem mnie trafiłeś. O, gdyby nie to, że się chowałem przez kie, to by mnie trafiło znowu. Ale mam fuksiora. Kurde. Może weźcie, żeby on miał mnie farta. Perfidnego fuksa w ogóle. My się jeszcze pobawimy pewnie. Ta, bo 15 godzin. Fajna zabawa. Woo! Dobrze, w końcu. Trafiłeś go, dobra. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej. Na razie, siema, cześć. Na razie. Smutny akt.